Witam ponownie, Gabi z tej strony, z Diamentowej Gabrieli. I tak jak obiecałam, nagrywam Wam finish ostatniego mojego już w tym momencie trzeciego projektu, bo musimy sobie zrobić krótką przerwę, ponieważ czekam na przesyłki. Kończymy róże tym nowymi kamieniami. To już jest ostatnie parę diamentów ułożonych. Oczywiście Amelia tu uparcie chce mi pomagać. Nie będę Wam wiele o tym opowiadać. Są to jakieś... Tak. Nie są to jakieś tam ogromne pieniądze. Widzicie, tutaj Amela ze mną ułoży, żeby było szybciej, żebyśmy my zmieścili się na filmiku. Bo niestety moja komórka nie ma zbyt wiele pamięci, więc nie mogę Wam nagrywać niczego dłuższego. Chcę Wam pokazać ją po prostu w całości, jak ona wyszła. Wyszła naprawdę, naprawdę przepięknie. Więc myślę, że Wam też się spodoba. No nie mam zbyt dobrego też oświetlenia, ale myślę, że zobaczycie, jak te diamenty naprawdę pięknie błyszczą. Już, wszystkie trójki Amela. Tak. Nie można się w tym pomylić, bo widać wszystko. Znaczy no, gdybyś się pomyliła o jednego diamenta, na pewno byś go zaraz ale wychwyciła. Ale nie, bo w tamtej, co wcześniej nagrywałaś, właśnie mogło było się pomylić. Bo były tak same kolory od spodu i od góry. Wypadek przy pracy. Właśnie rozsypałam na kanwę trochę diamentów, ale to nic. Także mówię, no jest to już ostatnie wklejenie paru diamentów. Tutaj gdzieś tam w tle słyszycie mojego syna, który uparcie teraz potrzebuje mojej uwagi, chociaż prosiłam o ciszę, ale okej. No mówię, no jest to końcóweczka. Wyszło według mnie obłędnie. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. Ostatni diamencik wklejony. Nie, przepraszam, kłamie. Jeszcze jeden. I mamy pracę ukończoną. Teraz postaram Wam się ją zaprezentować w całości, jeśli zdążymy. Róża wyszła naprawdę pięknie. Kamera mi ją pomoże przekręcić. Podniesie troszeczkę tura. O, właśnie. Wyszła według mnie, ale nie przekręcaj mi się. Wyszła po prostu pięknie. Lśni, błyszczy, te kamienie są obłędne i myślę, że za te 25 zł, które za nią zapłaciłam, naprawdę było warto. Cała się błyszczy, lśni, chociaż mówię, nie jest to w tym momencie dobre nagranie, no bo telefon już ma swoje lata i nie jest też najnowszej generacji. Ale myślę, że naprawdę widać każdy diament. Jest cudny. I nie wiem, czy sobie nie zostawię tej róży. Jeszcze się zastanawiam. A jak na razie dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Proszę o subki, o łapki w górę, jeśli Wam się podoba praca.